Żora Kolow nie żyje. Nagła śmierć tancerza stańca z, z gwiazdami żora Kolow nie żyje. Tancerz z tańca z gwiazdami ośrodził 10 letnią córkę. Do mediów trafiła smutna informacja, że znany m.in. Stańca z, z gwiazdami, żora korolow nie żyje. 34 letni gwiazdo rozmarł nagle, o czym jako pierwszy poinformował zaprzyjaźniony z nim czadoman. Tę smutną wiadomość potwierdziła partnerka tancerza. Jeden z tabloidów podał też nieoficjalnie, co było przyczyną jego nagłej śmierci. Żora Koroli of to ukraiński tancerz, który zyskał w Polsce ogromną popularność dzięki udziałowi w tańcu z gwiazdami, gdzie trenował uczestników przez kilka edycji. Tańczył m.in. z Karoliną Gorczycą, Dominiką Gwitora z Martyną Kupczyk. Korolejow wystąpił również w programie, jak oni śpiewają, grał w filmie, kochaj i tańcz oraz w serialach, Niania i Ojciec Mateusz. Ostatnio o tancerzu nie słyszało się zbyt wiele. Teraz jednak do mediów trafiła szokująca wręcz informacja, że Żora nie żyje. Informacje te podał jako pierwszy Paweł Duda, znany jako Czedoman. Na swoim profilu na Facebooku udostępnił szokujący wpis, który jednak po chwili usunął. To ostatnie życzenia, które od ciebie dostałem. Nie rozumiem, może tam potrzebowali twojego talentu. Żora Koroljow do zobaczenia po drugiej stronie, napisał Czadoman pod screnem ich ostatniej rozmowy. Nie żyje Żora Koroliow. Partnerka żegna go na Instagramie niestety tę tragiczną informację ostatecznie potwierdziła ukochana Żory. Jej wpis chwyta za serce. Mój kochany. Dziękuję Ci za najpiękniejsze pięć lat wspólnego tańca. Prawdą jest, że dnia 21 grudnia 2021 odszedł człowiek, który kochał całym sercem i którego ja kochałam i kocham najmocniej na świecie. Nasze serca pękły, ale złożą się kochanie tam na górze. Będziemy się sobą opiekować. Kochamy Cię. Wierzcie mi, też w to nie wierzę. Długo nie uwierzę. I na ten moment to, co się stało, potrzebuje ciszy. Napisała Ewelina Bator. SuperExpress dowiedział się nieoficjalnie, że przyczyną nagłej śmierci tancerza było zapalenie mięśnia sercowego. Był dziś bardzo zabiegany, miał iść na trening. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go jego ukochana. Wezwano karetkę, jednak mimo reanimacji zmarł, wyjawił informator tabloidu. Rodzinie i bliskim składamy najszczersze kondolencje.